W dzisiejszym odcinku postaram się wbić przedostatnią arenę. Tak widzicie, brakuje mi tylko jednego pucharka. Wziąłem się za zagrę i jak zresztą sami widzicie, z odcinka na odcinek jest znaczny progres, bo chyba ostatnio miałem, ja nie pamiętam ile, z 70 pucharków? Chyba tak, z 70. Teraz mam 84, ale powiem wam, wbiłem to naprawdę z łatwością. Pokażę wam dzisiaj, jaką strategią grałem. Grałem dokładnie taką strategią, to jest farma, mak oraz tak shooter. Nie przedłużając, zacznijmy sobie gierkę rankingową i chciałem tylko powiedzieć na samym wstępie, że nie traktujcie tego jako poradnik, tak? Ja wam pokażę, w jaki sposób grałem, ale to nie oznacza, że wiecie, to nie oznacza, że to jest najbardziej optymalny sposób, tak? Wiem na pewno, że strategia, którą wam teraz pokazuję, jakby istnieje i jest grana na, w tym momencie jest grana na topowych arenach, to znaczy na Hall of Masters, czyli na arenie za 100 pucharków. A właśnie, byłbym zapomniał. Z góry chciałem również oczywiście podziękować każdej osobie, która już na początku tego materiału zostawiła pozytywną ocenę. Wielkie dzięki, no bo wiadomo, ta aktywność na YouTubie gdzieś tam jest bardzo ważna, także z góry za to dziękuję. Ale wróćmy myślami do naszej strategii. Ogólnie strategia jest nastawiona raczej na krótkie mecze, raczej na krótką grę. Także powiem wam tak, ten sezon jest moim zdaniem, przynajmniej do tej pory, dużo prostszy niż sezon pierwszy. To jest sezon trzeci, ale w drugim sezonie nie grałem. Znaczy, coś tam grałem, ale... Oj, przed chwilą mi się na kaszel zebrało i teraz tak czuję, jak mi gardło poszarpało. W każdym razie, coś tam sobie grałem. Jejku, no... Powinienem czymś popić, ale akurat tak się pechowo złożyło, że nie mam nic do picia pod ręką. W każdym razie, no coś tam grałem w sezonie drugim, ale wiadomo, było bez rewelacji, długo czekaliśmy na update i tak dalej, i tak dalej. Każdy wie, myślę, o co chodzi. No więc jakby ten sezon jest moim zdaniem dużo prostszy, dlatego że Dartling Gun nie jest już aż tak mocny. Znaczy jest grany, jejku, sorki za mój głos, ale staram się jak mogę. Jest grany Dartling Gun, ale nie jest już aż tak mocny jak był. Jest teraz w sumie taki, jak być powinien, czyli jest całkiem znośny, ale nie jest mocny do przesady. O, w ten sposób. Także tak to wygląda i generalnie ten sezon jest dużo bardziej przyjemny, dużo przyjemniejszy, ponieważ gierki są krótsze, bo granie z Dartling Gunem było zawsze praktycznie, jeżeli dwie osoby potrafiły grać Dartling Gunem w pierwszym sezonie, to był prawie zawsze late game, co by się nie działo. To graliście do, nie wiem, 20 którejś rundy, 30 którejś, a to po prostu zabiera dużo czasu, więc każda gra była niezwykle czasochłonna. Teraz tak nie jest. Teraz tak nie jest. Dobra, ja go może podgryzę trochę jakimiś... Wyślijmy jakieś może żółte balony? Pewnie, że tak. To jest strategia Ninja, prawdopodobnie będzie grał również z Alchemikiem. Bardzo mocna strategia, gra do tego z Obynem, bo Obyn wzmacnia magiczne jednostki, a Ninja do magicznych jednostek się... jakby zalicza, więc no niestety tak to wygląda. Generalnie tak, ja wbijam sobie tak około 360 przychodu, może tam około 400 i oczywiście gram już farmą. Granie z tak shooterem powoduje, że początek mam bardzo łatwy, sami zresztą widzicie, że nie ma tutaj jakichś większych problemów. Mam średnie wyczucie na ninja małpkę, więc o czym już zresztą wam mówiłem, więc może tutaj być różnie, no ale zobaczymy. Wierzę, że będzie ok. No ale Ninja Małpka to jest ogólnie mocna jednostka, bo górny upgrade jest spoko, środkowy upgrade jest również spoko, bo tam jest ten skill, który spowalnia przecież... Czy taczkę można... Ja pierwszy raz widzę, że tu jest w ogóle taczka, który przecież też spowalnia sterowcę, środkowy skill. No i dół, który oczywiście jest też bardzo mocny na sterowce, więc góra z Alchemikiem, góra jest świetna na grupy balonów, środkowe upgrade'y są dobre na sterowce, również też przydałem się przy DDT, no i dolny upgrade tam przecież jest... tam przecież też jest bardzo mocne ulepszenie, bardzo mocny 5. tier. Także no jest tutaj pewne, wiadomo, pewne ryzyko. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja jestem dobrej myśli, a jak to wyjdzie w praniu, to, że tak to ujmę, się zobaczy. Dobra, w tym momencie zaczyna się coś tam przedostawać, więc ja sobie lecę w maga. No i tak, ulepszam na Firebola. Na początku Fireball naprawdę jest spoko upgrade'em. Na samym początku to naprawdę fajnie działa. No i co, dalej lecę z farmami. Na razie ulepszam tylko na górne tiery. Drugi tier na górze, podobnie w sumie jak na bossie gram, w bardzo podobny sposób. Jak się coś zaczyna przedostawać, no to po prostu stawiamy Wall of Fire. Wall of Fire to jest bardzo fajny upgrade, który również tutaj pozwoli nam na lepszą kontrolę, jeśli chodzi po prostu o balony w grupie, tak? No bo stawiamy sobie te ściany ognia i powiedzmy, że chwilę nie musimy się... niczym martwić, jako tako. Dobra, wydaje mi się, że 4 farmy to powiedziałbym, że tak jest max. nie ma co przesadzać. I teraz tak, warto... ogólnie będę ulepszał pod marketplace'y, pod dolny upgrade. Generalnie ja też nie mam wszystkich tierów, które są mi potrzebne do grania tą strategią i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że bez tych tierów i tak dotarłem tu, gdzie jestem teraz, czyli mam 84 pucharki i tak mówię, to jest całkiem, szło to całkiem bez problemu. Generalnie, żeby grać tą strategią, to też wydaje mi się, że trochę o grze trzeba wiedzieć. Ja bardzo dużo eksperymentuję, jak gram tą strategią, bo granie farmami to jest dosyć elastyczna strategia. To znaczy, jakby wiecie, mogę sobie pozwolić na różne eksperymenty, tak, na wysyłanie jakichś testowych sterowców i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jest jeden bardzo ważny upgrade, który polecam zawsze kupić. To jest drugi tier na dole. Drugi tier na dole zwiększa wartość, jakby zwiększa... Chyba najlepiej po prostu przeczytać jego opis. Tutaj macie. Farm can be sold for 10% more value, czyli jakby jesteście mniej stratni na sprzedawaniu farm, a farmy często będziecie sprzedawać, dlatego ten upgrade jest mega spoko. Dobra, tutaj idziemy już pod powolutku, pod nekromantę. Właściwie to nawet nie tak powolutku. Runda 11 będzie bardzo, bardzo niebezpieczna. On prawdopodobnie zagra... On prawdopodobnie zagra tutaj wieloma rzeczami jednocześnie przeciwko nam, ale spoko, nie będziemy się jakoś specjalnie stresować. W sensie prawdopodobnie polecą fiolety. Nie lecą w tym momencie. Ciekawe w sumie. Okej, on gra snajperem też? Okej, snajper, okej, ciekawa sprawa. Ze snajperem gra ta. Dobra, my sobie zagramy marketplace'em. Jest jakiś duży w ogóle lag. Nie wiem, czy widzicie, jest straszne opóźnienie. Bo jak coś ulepszam, to też nie jest dobrze. Jak on sobie poradzi z czymś takim? Zebry. No z alchemikiem. No już ma nawet ulepszony 4. tier alchemika. No poradził sobie wzorcowo. No nawet nie ma co się tym specjalnie dziwić. W sensie specjalnie mnie to nie dziwi. Może w ten sposób. Ciekaw jestem, jakby na przykład poradził sobie z Regrow zebrami. No ale nie wiem, zobaczymy. Na razie nie mam co tutaj specjalnie kombinować. Poczekam na sterowce. Mam bardzo dużo golda w farmach. Tutaj zobaczcie, jest prawie... Tutaj jest ponad 12 tysięcy, około 13,5 tysiąca. W tej farmie jeszcze mamy 1500, więc mamy naprawdę dużo golda w farmach. Tylko no właśnie trzeba pamiętać, żeby je w porę sprzedać. Ja sobie tu stawiam tak shootera tylko i wyłącznie po to, żebym w razie gdyby on zaczął mnie raszować, żebym po prostu zdążył go ulepszyć, żebym nie musiał się martwić tym, że muszę postawić kolejnego tak shootera, tylko po prostu zdążył ulepszyć tego, co już gdzieś postawiłem, tak? To jest całkiem wygodne. W sensie dzięki temu możemy odrobinę szybciej reagować. Ja się zastanawiam, czy... On sobie na pewno tak świetnie poradzi, a na przykład Regrow Ceramic, oj zobaczcie, i zaklinował się ten Regrow Ceramic, no jest strasznie duże opóźnienie, to bardzo mocno na moją niekorzyść. Dobra, ma snajpera, mocno ulepszonego, to jest snajper, który one-shotuje zebry, to jest to pewien problem, spróbujmy tak, trochę Regrow Rainbow'ów, jak to idzie? Nie idzie tak źle, wydaje mi się, że gdybym wysłał na niego mega duży rush Regrow Rainbow'ów, to szłoby mu... kiepsko, ale nie chcę chyba tego robić, bo nie jestem pewien, to znaczy nie poszło mu na tyle źle, żebym uwierzył, że wysłanie większej ilości faktycznie dużo zmieni. Dobra, zbliżamy się powolutku do rundy, w której pojawiają się sterowce. Tutaj oczywiście można zareagować magiem pod 3. tier na środek, jeżeli macie, fajnie działa naprawdę 4. tier, fajnie działa skill, ale wiadomo, nie każdy tego skilla ma odblokowanego. Także tutaj też lecimy sobie z overdrive'em. Ja chyba nawet nie muszę na ten moment overdrive'a grać. Kusi mnie, żeby mu wysłać tak z 3 sterowce. Ma tylko jedną małpkę. Ej, ale to mega dobrze działa. Ta ninja małpka. Jest totalnym szefem, naprawdę. Mówiłem na którymś z poprzednich odcinków, że nie mam pojęcia jak na to grać. No i niestety... Jak możecie zauważyć, to dalej jest prawda, dalej nie mam pojęcia absolutnie jak na to grać. W sensie mam problem z wyskalowaniem, jak mocne to jest, nie? To jest dla mnie bardzo ciężkie powiedzieć, co taka ninja mapka jest w stanie wybronić. No ale spoko, będziemy testowali, tak? Okej, tutaj już ma też, powolutku idzie pod sticky bomby. Mam bardzo dużo golda, powinienem iść w 5. tier, znaczy w 4. tier, którego niestety tutaj nie mam. No co jest, jak jest. Dobra, zagrajmy sobie tak farmą. Lecimy overdrive'em. Tutaj nie ma co czekać, dolny tier. Tak mi się wydaje, że ten smoczy oddech łączy się z dolnym tierem. Widzenia kamo nie ma potrzeby dawać. To chyba nie daje żadnych innych boostów niż widzenie kamo. Ale nie wiem, bo często w tych opisach skilli tutaj jest taki bardzo skrótowy opis po prostu, więc czasami jest tak, że coś jeszcze dodaje ekstra ręcza, ale to nie jest napisane w tym skrótowym opisie, więc tutaj trzeba być czujnym. Sticky bomby. Dużo snajperów, ale nie ma żadnego stunującego snajpera. Ulepszmy maga pod ogień. Ja bym bardzo chętnie spróbował go pokonać. Opancerzone BFB na przykład. Jedno opancerzone BFB to na pewno mu nic nie zrobi, więc polecimy może zaraz z tymi, z zomgami. Jak będę miał taką możliwość. No proszę, zobaczcie. Nieźle poszło. Tutaj ma cofanie. Ma distraction, gdybym boosta odpalił. Dobra, ale to widać, że wcale nie radzi sobie tak świetnie. W sensie widać, że jakby są luki w tej strategii. Spoko. Spoko, spoko. O, jest straszne opóźnienie. Będzie stuna? Pod stuna szedł? Nie, nie idzie pod stuna z jakiegoś powodu. Zagrajmy tak. I oczywiście z boostem, ale jest straszne opóźnienie. Dwa zomgi. Opancerzone. Zagramy do tego jeszcze BFB. I teraz tak, on mógłby mnie teraz kontrować. To jest jakby all-in strategia, nie? Jeżeli to nie zadziała, to jesteśmy na przypale, ale on poszedł w Elite Defendera, on w ogóle nie poszedł w stunującego snajpera, więc wydaje mi się, że powinienem być w stanie go pokonać. W ogóle nawet nie idzie w skillę do Shinobi. O, ma stunującego snajpera. To jest oczywiście pierwszy problem, ale ma tylko jednego. Dobra, to BFB zniszczone. Leci buścik. Widzicie, ja cały czas klikam, nie? A nic się nie... Dobra, zagrajmy zwykłe opancerzone sterowce jeszcze. Na dokładeczkę. Okej, leci skill. Leci slow. Jak przelecę przez ten moment... Ale czy przelecę? Oj oby, oj oby. Bo jak nie, to jest na mega przypale. Ale jest szansa. Chociaż wygląda, jakby miał to wybronić. Ma bardzo dużo golda. Bardzo ładne iko zbudował. Ale nie wiem, czy da radę. Teraz sprzedaje, będzie dostawiał tutaj jeszcze. Zapewne. Spowalnia. No, sticky bomby jeszcze tu wrzucił. Oj, no kiepsko to widzę. Jeszcze tu sticky bomby lecą. Ale nie, nie, przedostaje mu się. Patrzcie, lecą. Ja tu widzę opancerzone ceramiki, a on ma tylko stunujące małpki. One nie będą dobre, patrzcie. Lecą opancerzone ceramiki. To jest do wygrania, to jest do wygrania. Żebym tylko teraz się nie wywalił od zwykłego... od jakiejś zwykłego, wiecie, rasza, jaka po prostu gra na mnie wyśle. I to jest do zrobienia, jak najbardziej to jest do zrobienia. Tylko mamy ładowanie w tym momencie. Wygraliśmy. Przeszły mu ceramiki. Ale... nie wiem dlaczego nie poszedł pod ten... pod czwarty tier na górze. O, mamy win streak w ogóle. To elegancko. Ale to był wymagający mecz. To był mega wymagający mecz. W sensie do samego końca ja nie wiedziałem, czy to zadziała, czy to nie zadziała. Mamy ZOMG Super Dome, 87 pucharków. Ciekawostka jest taka, że mój rekord to 89 kiedykolwiek, a wcale nie jestem tak daleko, mam wrażenie. Mam 200 żółtek i idealnie do otworzenia skrzynkę. A tak się składa, że no nie otworzę tego w tym momencie, bo nie będę teraz jeszcze jakoś długo grał. A to by się przydało otworzyć, jak będę, wiecie, jak będę wiedział, że będę grał 2 godziny, bo wypadnie mi boost tam do expa. A ten boost do expa by się przydał, bo na przykład... Ogólnie ta strategia z druidami, którą wam ostatnio pokazywałem, ona dalej jest mocna. Na przykład tutaj bym musiał wbić ten 4. tier, o którym mówiłem. To też by się przydało, bo zamiast tego poszedłem tu w 4. tier, a on jest raczej... Zauważyłem, że częściej jest dół grany w tej strategii z farmami. Jeśli chodzi o maga. A mam Feniksa. O proszę. A to nawet nie pamiętałem, że mam Feniksa. To spoko, to sobie odblokowałem, ale tak czy owak też tu potrzebuję tych upgrade'ów. Też by się przydały. Nawet ten 5. tier. Bo on jest dobry, jak was przeciwnik mega duży rush DDT wypuści. To ten tier robi robotę. Dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Dzisiaj jedna gra, ale była mega wymagająca. No i przede wszystkim zakończyła się sukcesem. Mniej więcej na tym polega ta strategia, którą wam pokazałem. Opiera się na zraszowaniu raczej przed DDT. Jak sami widzieliście, gra dosyć krótka, gra przyjemna. Często te gry kończą się w ogóle jeszcze wcześniej. Ja go podgryzałem wiele razy, zrobiłem masę eksperymentów, a i tak wygrałem. Więc spoko. Ode mnie to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam powodzenia w grze, trzymajcie się ciepło.